zakupu to jest 2 800 000 złotych, 560 000 złotych to był wkład własny starostwa. Pozostała część, czyli 2 200 000, pochodzą ze środków rezerwy ogólnej prezesa Rady Ministrów. I cieszy niezwykle fakt, że ten zakup mógł zostać zrealizowany. Rzeczywiście podziękowania należą się dyrektorowi szpitala za to, że miał przestrzeń i umiał wyartykułować potrzebę. Dostrzegł, że to model, który był w użytkowaniu szpitala, jest już stary i w zasadzie jego dni są policzone, potrzeba zakupu nowego sprzętu. Także rzeczywiście to wsparcie, które zostało przez parlamentarzystów, przez obecnego tutaj pana senatora, przez naszych posłów. Posła Kazimierza Moskala, przepraszam. Wyrażone na pewno było także ważnym czynnikiem, które pomogło dobrą decyzję prezesowi Rady Ministrów podjąć. Natomiast co nam przyświecało? Oczywiście dobro naszych pacjentów.